Stadion zimowy jest bardzo popularnym, znanym miejscem w Tychach. Ten obiekt zna chyba każdy tyszanin. Dlatego postanowiliśmy przybliżyć stadion zimowy mieszkańcom i nie tylko mieszkańcom Tychów, zajrzeć do niego od kuchni, spojrzeć w zakamarki tego stadionu. Stadionu, który istnieje w tym miejscu w takiej postaci od 1978 roku, grania na nim GKS Tychy. Kibice wielokrotnie przeżywali tu wielkie sukcesy tego klubu. Dzisiaj zaprosiliśmy Jarosława Rzeszutkę, bardzo szanowanego, popularnego w Tychach hokeistę, wielokrotnego mistrza Polski, który niedawno zakończył karierę, ale wciąż mieszka w Tychach. I pan Jarek dzisiaj przybliżył nam szczegóły nie tylko hokeja, ale i stadionu zimowego. Odkrywam cały czas to lodowisko, mogę tak powiedzieć. Czy gdzieś pomieszczenia tutaj osób, które pracują, czy rolbistów. Także gdzieś to wszystko cały czas się odkrywa i ktoś może powiedzieć, że całe życie jest na lodowisku, ale rzeczywiście tych pomieszczeń, tych miejsc jest tak dużo, że można zawsze przy takiej okazji takiego zwiedzania zawsze coś nowego poznać. No jest to jakieś przeżycie, zawsze coś można zobaczyć, właśnie szatnie, boksy. No zobaczyć jak to jest, tak? Jak się poczuć zawodnikiem.